bardzo serdecznie na comiesięcznym spotkaniu zatytułowanym Cała Polska czyta dzieciom. Zapraszamy gości, którzy mają przeróżne zawody, które można spotkać w całej Polsce. Czytali już dla nas przedstawicieli służby zdrowia, pan strażak, kapitan żeglugi morskiej również nas odwiedził. Pan, który w kabarecie pracuje, też znalazł dla nas czas. A dzisiaj zaprosiliśmy do nas bardzo osobę znaną wszystkim. Drogie dzieci, witam was bardzo serdecznie. Jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę dzisiaj z wami się spotkać. Na co dzień pracuję jako marszałek województwa. To jest praca urzędnicza. Wiecie, kto to jest urzędnik? Czym się zajmuje? Urzędnicy mają mają maszyny, takie do pisania albo jakieś pieczątki. A jak nazywa się nasze województwo, powiecie? Proszę bardzo. Świętokrzyskie, pięknie. Nazwa pochodzi od takiego wzgórza w Górach Świętokrzyskich i sanktuarium na Świętym Krzyżu. Czy pan ma czas, żeby czytać książki w pracy? O, w pracy nie, ale w domu często do późnych godzin czytam rozmaite książki. Kiedy pan pracuje na dzień? Na dzień? Bardzo długo. Normalna taka praca trwa od 7.30 do 15.30, ale bardzo często wracam do domu gdzieś koło godziny 19, czyli już dosyć późno i pracuję też w weekendy, czyli soboty i niedziele. Pana praca jest trudna czy nie? Jest trudna, bo marszałek odpowiada za wiele takich ważnych obszarów, jak chociażby funkcjonowanie szpitali, czy muzeów, czy teatru w Kielcach. Byliście kiedyś w teatrze? To ten teatr najbardziej znany, bo mamy i teatr Kubuś, ale też ten teatr Stefana Żeromskiego to jest instytucja dla dorosłych, która podlega pod mój urząd. Dzisiaj poczytamy, słuchajcie, ktoś może przeczyta tytuł tej książeczki. Bardzo proszę. Franklin rządzi się. Z pewnością znacie serię książeczek o Franklinie. Mam nadzieję, że ta również będzie dla was ciekawa. Był parny letni poranek. Franklin zaproponował kolegom: zagrajmy w kulki. I zagrali. Po chwili żółwi go znajmił. Znudziły mi się kulki. Urządźmy sobie wyścig. Czemu to zawsze ty wybierasz zabawy? Mruknął miś. Franklin nie odpowiedział na to ani słowem. Ustawili się do wyścigu. Miś pobiegł najszybciej. Tuż za nim pędziła gąska. Żółwik zobaczył, że przegrywa i zawołał: ostatni wygrywa! I dobiegł do mety na samym końcu. To nie fair, orzekł miś. Franklin nie zwrócił na to uwagi. Zmęczyłem się tym biegiem. Zagrajmy w baseball, rzucił. Bardzo dziękuję. Podobało się? Tak! Bardzo dziękuję. Każde słowo było z akcentem ładnym, a nie takie na. Franklin się pokłócił z kolegami. Potem Misiu i Franklin się odwrócili i poszli do domu. I potem się znowu pogodzili. Książeczki są lepsze, bo powiększają wyobraźnię. Jeszcze w podziękowaniu kwiatów dla pana. Wstajemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I grom, że mówimy dzień.